Cześć Peter, co my mamy dzisiaj za ciekawostkę w firmie, co? Dzisiaj mamy takiego pięknego Lexusa, troszeczkę się odsunę, żeby było widać jego piękną, pełną krasę. Jest to Lexus ES300H z silnikiem 2,5 litra, hybryda, silnik czterocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jest to cała konfiguracja, moc jest 31 kW, to jest bardzo ważne przy wycenie tych aut, oprócz właśnie kodu silnika, oznaczenia sterownika benzynowego, to jaka jest moc. W przypadku mamy do czynienia z autem o przebiegu około 2000 km. Auto jest z 2023 roku, także jak widzimy, piękne auto, świeżynka do nas zawitała. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Maestro. Jest to instalacja, która powstała w połączeniu firmy BRC oraz Prince. Oni razem współpracowali. Część elementów jest wspólnych. Jeden element, a tak naprawdę wtryskiwacze są od firmy BRC. No i cała technologia tutaj nam się tak zamyka, że producent mówi nam o tym, że auto powinno spalać około 5% benzyny, nawet jeżeli to będzie 10%, wynik jest również absolutnie świetny. Zajrzyjmy pod maskę tego Lexusa. Co tam masz, powiedz? Jak widzimy, pod maseczką też jest bardzo schludnie, bym powiedział minimalistycznie, ale tak nie jest. Mamy wszystko na swoim miejscu, czyli na przykład taką piękną tutaj osłonkę. Pod osłonką mamy ukryty właśnie 2,5-litrowy silniczek z układem hybrydowym, który pozwala nam naprawdę bardzo oszczędną jazdę, a po zamontowaniu instalacji gazowej ta oszczędność jeszcze się potęguje. Powiedzmy coś o samej instalacji. Jeżeli chodzi o komponenty, na pierwszym planie mamy sterownik. Jest to sterownik BRC Maestro przeznaczony do obsługi aut właśnie z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Idąc dalej, mamy wtryskiwacze BRC. To jest listwa wtryskiwaczy znana z modeli do aut z wtryskiem pośrednim, ze wcześniejszych, że tak powiem, instalacji BRC. To temat bardzo sprawdzony, tutaj nie ma czegoś, że to jest nowe, że jest to w jakiejś fazie eksperymentów. Naprawdę od wielu, wielu lat na rynku wtryskiwacze BRC cieszą się ogromnymi, pokonywanymi przebiegami. Idąc dalej, mamy filtr fazy lotnej umieszczony na przewodzie. No i mamy reduktor EVP500, właśnie bardzo podobny do reduktora Prince'a, wręcz taki sam, tylko troszeczkę inaczej oznaczony. Lexus z tym silnikiem spala około 8 litrów benzyny, gazu spali około 9 litrów, pozwoli to na zaoszczędzenie na każdym 1000 km 256 zł, na każdych 100 tysiącach 25 600 zł, czyli takim autkiem powiedzmy w 2 lata, jeżeli dobrze jeździmy, zarobimy około 2-3 lata zarobimy 25 tysięcy złotych. Te pieniążki możemy później przeznaczyć na zakup kolejnego Lexusa i na kolejną instalację gazową. Z kolejnych elementów mamy przełącznik, który znajduje się w kabinie. Tutaj klient zadecydował, że chce mieć przełącznik po prawej stronie od kierownicy, zaraz obok guzika pozwalającego uruchomić auto. Przełącznik ten pozwala nam na przełączenie trybu zasilania pomiędzy trybem gazowym a benzynowym oraz mamy do dyspozycji poziom gazu pozostały do wykorzystania w formacie kropeczek LED-owych. Mamy możliwość również manualnego przełączenia pomiędzy trybem gazowym i benzynowym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście na co dzień potrzeby takiej nie ma, gdyż jak po prostu kończy nam się gaz, zjeżdżamy na najbliższą stację benzynową i uzupełniamy ten zapas gazu. A jak go uzupełnić? Za pomocą wlewu gazu umieszczonego pod klapką wlewu benzyny. Tutaj mamy taki mały koreczek, aby nam się nie dostawały żadne zanieczyszczenia. Jak widzimy, wlew jest pełny. Pozwala to na podpięcie pistoletu bez stosowania żadnych dodatkowych adapterów. Często Państwo pytacie, czym się kierujemy, montując wlew pełny bądź dokręcany pod klapką wlewu benzyny. Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Przede wszystkim chodzi o miejsce i funkcjonalność. Jeżeli mamy dużo miejsca, tak jak tutaj, możemy taki wlew wykonać. Jeżeli tego miejsca jest mniej, wykonujemy wlew z dokręcaną końcóweczką, którą dokręcamy kilkoma ruchami dłoni, dokręcając to dokładnie w tą stronę, jakbyśmy zakręcali butelkę. Także czynność jest bardzo prosta, nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych narzędzi. A jak już to zatankowaliśmy gaz, no to ten gaz znajdziemy tutaj w zbiorniku. Jest to zbiornik o pojemności 56 litrów brutto. W przypadku auta hybrydowego taki zbiornik pozwoli na przejechanie nawet 500 km. To jest wartość absolutnie ogromna. Przykładowo z Warszawy nad morze zajedziemy sobie na jednym tankowaniu i jeszcze kilka dni po okolicy, jeżdżąc sobie coś zwiedzając, nie będziemy musieli się martwić o uzupełnieniu zapasu gazu. Koszt instalacji BRC Maestro do takiego autka jest to 7300 zł. Zwrot kosztów montażu nastąpi już po około 28 tysiącach kilometrów, czyli jeżeli troszkę autem jeździmy, niespełna rok, nawet już ta instalacja nam się zwróci, przynosząc dodatkowe oszczędności. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, warto dodać, jest to około 25,5 tysiąca złotych na każdych 100 tysiącach kilometrów, czyli jeżeli kupujemy nowe auto, na pewno chcemy z niego dużo korzystać, dużo jeździć, także też dużo zarobimy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy do kontaktu celem wyceny i sprawdzenia możliwości zamontowania instalacji gazowej, jak również już później do jej zamontowania. Dziękujemy.